Paweł Brandys, po piorunującym zwycięstwie z Mateuszem Ostrowskim, spodziewałeś się, że to będzie tak krótko? No, nastawiałem się na ciężką walkę trzyrundową, na pewno też wiadomo, był tam jakiś plan, jaki chcieliśmy zrobić i na czym, gdzie czułem się mocny, że w tej stójce wiedziałem, że będzie chciał pewnie sprowadzać prędzej czy później, ale co no, taki był plan, to musiał być zrealizowany. Ja chcąc myślę gdzieś tam o jakichś walkach lepszych, teraz większych, no to, czy większych, no Babilon bardzo dobra organizacja, super się cieszę, że tu mogę zawalczyć, ale no to musiała być furtka, było potknięcie, były tam jakieś słabsze walki przegrane, brane za krótko przed samą walką, jakieś tam gale, czy w Czechach, czy tu w Polsce. Tak to miało wyglądać, ta walka miała być szybkim takim udowodnieniem, że jestem i żyję i trzeba po Pawle myśleć. No mówisz Paweł, że tutaj mierzysz wyżej, masz coś na myśli konkretnie? Czy wyżej? No nie powiem wyżej, na pewno nie niżej, tak? Babilon super organizacja, cieszę się, że mogę zawalczyć drugi raz, tu jest idealna organizacja tej gali i cieszę się, no naprawdę, jak tylko padła ta propozycja, nawet nie za bardzo sprawdzałem przeciwnika, tylko mówię od razu trenerowi, bierzemy termin, pasuje, 2 miesiące spokojnych przygotowań, a nie tam, że gdzieś za 3 tygodnie, za 4 tygodnie jakaś gala. Czekam teraz na jakieś propozycje konkretne, no myślę, że ta walka pokazała, gdzieś tam mnie podniesie trochę do góry w jakichś tam rankingach, że tak powiem, no i czekamy na propozycje, co dalej. Jest dość trudny okres obecnie w MMA, organizatorzy zasłaniają się tym, że problemy z pandemią powodują to, że po pierwsze nie mogą zarabiać na biletach, czasem wprowadzają pay-per-view, żeby gdzieś tam finansowo się ratować. Mówią też o tym, że nie chcą się na przykład z nowymi zawodnikami wiązać dłuższymi kontraktami. Jak to wygląda u Ciebie? Czy to była jedna walka, jeden kontrakt na jedną walkę, czy jesteście związani z Babilonem na dłużej? Nie, jedna walka i nie ma żadnego kontraktu. Ja jakby tak jestem wolnym cały czas zawodnikiem, gdzie jest jakaś propozycja fajna i pasuje nam termin. Zawodnik też jest w miarę na jakimś poziomie. Chodzi mi o to, żeby ten pułap nie był za niski, nie chcę tam gdzieś się bić, bo to jest ryzyko duże, a zysku z tego nie ma żadnego. W którym miejscu albo gdzie, powiedzmy, w swojej dywizji wagowej widzisz siebie i swoją osobę, jeśli chodzi o polskie MMA? Nie chcę się sugerować rankingami. Fajnie, że gdzieś tam w nim byłem. Teraz chyba wypadłem poza 15 na MMA Roxie, ale myślę, że szybko teraz wrócę tam z powrotem do tego. No, chcę się bić, dawać dobre walki, jakby nie zależy mi na jakichś tam ambicjach mega sportowych, żeby iść gdzieś do Stanów, UFC, jakieś takie rzeczy. Bić się, dawać dobre walki, żeby ludzie o tym długo mówili i to jest moim celem. Ale mówisz o tym, że już tych walk bez takiego pełnego okresu przygotowań nie będzie. Zawsze tak mówię, a zawsze pytam, są takie walki, no i to jest takie, nie ma walki, nie ma walki, nie ma walki, nie ma się z kim bić, w końcu trzeba coś zrobić, no teraz był okres pandemii, długo mnie to przytrzymało, bo w zeszłym roku w grudniu się biłem, przegrałem tam, źle się przygotowałem do walki, ambicja była urażona i teraz trzeba było się przygotować, był na to czas 2 miesiące, wiedziałem dobrze, z kim się bije, także zrobiłem robotę i myślę, że to było dzisiaj widać. Dziś w klatce spędziłeś 50 sekund, czy zdroworozsądkowo na kiedy byłbyś gotowy do następnej walki jeszcze w tym roku? Ciężko przepracowałem ten okres, może nie było tak ciężko fizycznie, jak ciężko było psychicznie się zebrać, bo nie chciało się tak naprawdę i też ten okres taki pandemii, mieliśmy wolne, ciężko było z treningami w ogóle. Myślę, że spokojnie jakiś tam tydzień przerwy i wracam do treningów, nie ma za bardzo po czym odpoczywać, nie ma kontuzji, także najzdrowiej tak jest, nie za długo odpoczywać, bo się potem człowiek rozleniwia. Wiesz, jak jest, Paweł, dobrze jest, jak się rozmawia z mediami, wyzwać kogoś do walki, bo wtedy zawsze robi się szum medialny. Czy ty byś chciał kogoś takiego w takim razie wyzwać? Nie. Mniej show, więcej walki, także czekamy na jakieś propozycje konkretne. Będzie Babilon, to się będę bardzo cieszył, będzie coś innego, będziemy rozważyć z trenerem. Na razie z tydzień przerwy i wracam z powrotem na salę. Też Rafał się bije, Haratek zaraz walkę ma mocną, także będzie trzeba go wspomóc w przygotowaniach, on mnie zawsze wspomaga, także muszę wracać na obroty z powrotem. Skoczyłeś na siatkę po pojedynku, dużo Twoich kibiców przyjechało? Kurczę, było troszkę osób, na pewno bardzo dużo ludzi też tak było zdezorientowanych, czy jechać, czy nie jechać, czy są w ogóle wejściówki, czy są bilety, bardzo dużo ludzi też do mnie pisało, to też jest tak, że tak powiem, uciążliwe, ludzie nie za bardzo mają w ogóle świadomość, jak to wygląda walka, gdzieś pisali mi tu o 18, na jakim kanale jest gala, w ogóle no szkoda w ogóle na ten temat rozmawiać, no było troszkę ludzi, było, no, cieszę się, bo bardzo dużo ludzi mnie zaskoczyło, nie wiedziałem nawet, że przyjadą. Chyba w ogóle nie jesteś rozbity, niecała minuta w klatce. Nie ma żadnych kontuzji, nie ma nic tam, także nie ma nawet za bardzo po czym odpoczywać. Będę namawiał trenera, żebyśmy może nawet wracali teraz na noc do domu, bo moja druga połówka ma jutro urodziny, także trzeba ten dzień wykorzystać. Czy
zrobiłeś jej piękny prezent. No, to trener powiedział, że muszę zrobić ten prezent dzisiaj tutaj. Myślę, że się udało. To dziękujemy w takim razie i gratulujemy. Dziękuję bardzo.